Pamiętacie, kiedy ostatnim razem widzieliśmy Tytana Głośnika? Było to podsumowanie sezonu 24 z KBD Toilet. Zostawcie lajka, bo dzisiaj mam teorię dla was odnośnie Tytana Głośnika i myślę, że się nas sprawdzi i zobaczymy go już niedługo. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Zaczynajmy. Słuchajcie, moi drodzy, jest naprawdę bardzo ciekawie. Ja nabrałem takiego, wiecie, przekonania, że po tym wszystkim, jak tak długo czekaliśmy na te wszystkie odcinki z KBD Toilet, zwątpiłem trochę w Booma i teraz wydaje mi się, że wszystko wskazuje na to, że jest dobrze, ponieważ w 3 tygodnie 9-minutowy prawie odcinek to jest dobry rezultat, a to daje nam przypuszczać, że podsumowanie sezonu 25, czy chyba któregoś tam dalej, będzie za tydzień, za 2 tygodnie. Będziemy czekać między 7 do 14 dni na to podsumowanie, a to dlatego, że raz, po pierwsze, nie będzie tam raczej scen, które walki, które są tak mocno wymagane i angażujące i angażują bardzo dużo zasobów i czasu. Dwa, że Boom być może ma z kimś jakoś porozumienie, tak? Podpisał umowę i być może znalazł osoby, które tworzą dobrze te animacje i w jakiś sposób będą go też wyręczać. Jedno jest pewne, nie dostaniemy teraz 78 odcinka, a dostaniemy podsumowanie sezonu. Natomiast dzisiaj Steak ma zrobić live'a i na tym live'ie będzie zadawał pytania Boomowi, więc być może dowiemy się nieco więcej też takich fabularnych rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jestem bardzo ciekawy. Prawdopodobnie jutro zrobię na odcinek na ten temat. Więc naprawdę zaczyna się robić bardzo ciekawie. No i jakby myślę, że te odcinki będą rzeczywiście wychodzić częściej, tak jak Boom to zapowiedział. Natomiast w podsumowaniu sezonu, dlatego ten temat poruszam, ponieważ uważam, że w podsumowaniu sezonu dostaniemy tego pana tutaj, którego widzicie na załączonym obrazku. To był ostatni moment, kiedy go widzieliśmy, w sumie ostatni moment, kiedy widzieliśmy Tytana kamerę. No ale widzicie, jest mega uszkodzony i pewnie Tytan nie ma go, Tytana Głośnika nie ma w bazie kamer, to wiemy, to zostało już teraz potwierdzone, nie ma go w bazie TV menów, więc jest w bazie głośników i też zobaczymy tę bazę, bo Boom zapowiadał, że ją zobaczymy. Więc zobaczymy pewnie brakującego naukowca głośnika, czy naukowców, oraz zobaczymy ich bazę, gdzie głośnik jest naprawiony. Ja sobie to wyobrażam, że po prostu on widzi to, co się dzieje, zobaczył to, co się stało z Tytanem TV-manem, no i wiecie, on jest tam naprawiany i znając jego temperament i charakter, on będzie się rwał, będzie niecierpliwy i będzie się rwał do walki. Ewentualnie, chyba że przemyślał wszystko i troszkę inaczej zmieni swoje postępowanie, będzie wiedział, że tak naprawdę tylko on został na placu boju. Tytana kamery nie ma, nie wiadomo, co się z nim stało. Wszyscy myślą, że zginął, a Tytan TV-man został przejęty. No i tutaj dojdzie niewątpliwie do czegoś, co już widzieliśmy wcześniej, tak? Tylko role się tu odwrócą i będziemy mieli to drugi raz. Mianowicie chodzi mi o sławetną walkę, którą widzieliśmy tutaj. To była ta walka między Tytanem Głośnikiem a Tytanem TV-manem. No, raczej walka całej ekipy, on tutaj, Tytan Głośnik, mu tylko wbił ten nóż, żeby tam, wiecie, go jakoś osłabić, natomiast przez poprzednie odcinki to była taka pogoń jakby za Tytanem Głośnikiem, nie? I myślę, że to będzie jakiś sposób, chociażby tu, 45, gdzie wciery dostał Tytan Głośnik, nie? Od Tytana TV-mana, urwał mu głośnik Tytan TV-man i tak dalej, nie? On cały czas uciekał, więc myślę, że to będzie kontynuacja, teraz się role odwrócą i będziemy mieli ponownie walkę Tytan TV-man kontra Tytan Głośnik, tylko Tytan Głośnik już będzie ulepszony. Pytanie, czy TV-mani podzielili się tym upgrade'em z
z głośnikami. No teraz to już powinni działać szybko i już nie zwlekać, tylko ich technologia powinna, powinni się podzielić tą technologią, no bo jak wiecie, teraz jedyny tytan, który miał dostęp do tego teleportacji, jest tytanem TV Manem, to on był. Natomiast czy rzeczywiście TV Mani zdecydują się dać tę technologię? Raczej nie, bo widzimy, że Astro mają kontrę na ten teleport, więc to jest totalnie bez sensu. Natomiast obstawiam, że tytan głośnik dostanie być może jakieś ulepszenia Astro, nie? Bo jakby Skibidi Toilet też są już w bazie kamer, więc oni będą jakby wymieniać się tą technologią i głośnik pewnie też dostanie. A tym bardziej, że jakby naukowiec od Skibidi Toilet zna głośnika, bo go ulepszali, nie? Sami oni go ulepszali, więc być może w jakiś sposób dadzą mu ulepszenia Astro również. Ja jestem ciekawy, jak wizualnie zostanie przedstawione. Boom oczywiście kiedyś w wywiadzie wspomniał, że nie przewiduje ulepszenia Tytana TV Mana, a wiemy, że Boom wychodził bardzo naprzód z odcinkami, więc no zobaczymy, czy ten Tytan TV Man rzeczywiście dostanie ulepszenia. Wszystko racjonalnie tak mówiąc, to powinien dostać ulepszenia, tak? No bo został jako jedyny Tytan po G-Manie. No i żeby jakoś konkurować, oceniany był jako najsłabszy Tytan, jakoś żeby wyrównać te szanse, powinien dostać ulepszenia. Tym bardziej ja bym tu coś był skłonny przewidzieć, na przykład, że jeżeli już ma dostać i że Boom zmienił zdanie co do głośnik Tytana głośnika, no to pewnie by musiał dostać lepsze głośniki, tak, żeby w jakiś sposób tworzyły fajną tarczę na te strzały Astro. Natomiast myślę, że TV Mani dadzą głośnikowi tą broń Juggernauta i głośnikowi najbardziej ona pasuje. I nie mówię tu już tylko o tym kolorze, prawda? Bo jak wiemy, Tytan TV Man dał nam tutaj tę broń. On ją tutaj rzucił. Proszę bardzo, on się tu pojawił. I tu jest ta scena, gdzie on rzuci tą broń. O, Juggernauta, nie? I ta broń się teleportowała razem z nimi do swojej bazy. Do tej nowej bazy ukrytej. Więc obstawiam, że oni się podzielą tym z Tytanem Głośnikiem i dadzą Tytanowi Głośnikowi tą broń. A jak ta broń Juggernauta jest mega mocna i moim zdaniem ona będzie one-shotować te mega mocne Astro, z którymi nawet Tytan TV Man miał tu problem, nie? Żeby je one-shotować, bo ta broń jest mega, mega mocna. Słuchajcie, zobaczcie. No i nawet ta tarcza, patrzcie, jaki to była fala uderzeniowa i ta tarcza, słuchajcie, nawet mimo tej tarczy ona zadawała obrażenia, więc moim zdaniem to będzie w podsumowaniu sezonu, jak zobaczymy, na pewno co mogę powiedzieć, że na pewno w podsumowaniu sezonu zobaczymy bazę głośników i Tytana TV Mana, Tytana głośnika. Co do jego ulepszeń, tutaj jest kwestia otwarta, jeszcze nie wiem. Najbardziej skłonny, wiecie, no z jednej strony Boom mówi, że Tytan głośnik nie dostanie ulepszeń, z drugiej logika i racjonalne myślenie mówi o tym, że jako jedyny Tytan powinien dostać ulepszenie. Zresztą zresztą sam naukowiec TV Man powiedział, że żeby Tytan TV Man się nie wychylał, poczekał, bo głośniki szykują swoją armadę. I ciekawe, dlaczego tak naukowiec wierzył TV w tą głośników. Wydaje mi się, że oni są doskonałą kontrolą na Astro. No ale zobaczymy. Dajcie znać, co wy myślicie.